Ja pamiętam, jak jakiś czas temu też byłam w takiej sytuacji jak Państwo i miałam to szczęście, że spotkałam na swojej drodze fantastycznych ludzi, z czego się bardzo cieszę, ale muszę Państwu powiedzieć, że tu są też ludzie, od których się uczyłam. Państwo Rzyżek. Brawo. Dzień dobry, witam. Był taki program Sportowe Wakacje i tam spotykaliśmy się jako trenerzy i to była fantastyczna, po prostu takie fantastyczne miejsce, gdzie mogliśmy wymienić się doświadczeniami i nauczyć. Tak jak już powiedziano, w tej chwili trenuję Pawła Fajtka. Trenowałam Pawła przez 8 lat. 2 lata zanim chodziłam, żeby przyszedł na trening, więc myślę, że warto. Jeżeli Państwo macie takie sytuacje, że zastanawiacie się Państwo, czy warto za zawodnikiem chodzić, to powiem szczerze, że warto. I nie warto odpuszczać. Proszę Państwa, dzisiaj ze mną będzie Dagmara Stala, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, jedenastka sta zawodniczka na Mistrzostwach Europy do lat 23. Dziękuję Dagmara, że jesteś. Proszę Państwa, ja za chwilę zademonstrujemy trochę ćwiczeń, ale chciałam jeszcze powiedzieć o kilku moim zdaniem bardzo ważnych rzeczach, o których należy pamiętać. Mianowicie, oczywiście, że zawodnik powinien być przygotowany do treningu, do tego, żeby się uczył techniki i to powinien być przygotowany pod wieloma aspektami. Bardzo ważną rzeczą jest sprawność ogólna i nie możemy o tym zapominać. I proszę pamiętać o tym, że jeżeli będziecie Państwo uczyć czegokolwiek, nawet marszu dynamicznego, nawet skipu A czy skipu B, czy czegokolwiek, to jest bardzo istotna rzecz, bo bardzo istotną rzeczą jest to, jak postawimy stopę. To nam również się bardzo przydaje. Jeżeli stopa jest wsuwana podczas skipu, to ta stopa hamuje. I potem, czy to będzie rzut młotem, czy to będzie jakikolwiek rzut, to jeżeli zawodnik się nauczy i zakoduje, że stopę wsuwa, będzie hamował. Ta stopa nie będzie stopą aktywną. Więc bardzo proszę zwracać uwagę właśnie na takie detale również na samym początku, jak Państwo pracujecie z młodzieżą. Ja uważam, że poprawa techniki jest tylko i wyłącznie możliwa wtedy, jeżeli zawodnik jest do tego odpowiednio przygotowany. Moim zdaniem, co to znaczy? Oczywiście siła mięśniowa, ale również bardzo, bardzo ważną rzeczą są zakresy ruchomości. Jeżeli zawodnik nie będzie miał zakresu ruchomości, nic z techniką nie zrobimy i nie będziemy w stanie poprawić techniki. Ja pamiętam zawodników, którzy wyciskali po 160 na ławie, mając lat 16, 3 razy w powtórzeniach, proszę sobie wyobrazić, a zakresy ruchomości były tragiczne i niedługo potem były bardzo mocne kontuzje. Więc bardzo proszę o to dbać, bo to są bardzo ważne elementy. I to jest również zapobieganie kontuzjom. Wszelkie im zawodnik w wieku takim młodym, im więcej będzie trenował sprawności ogólnej, będzie trenował, to wtedy możemy być pewni, że będziemy w jakiś sposób zapobiegać kontuzjom. Bardzo ważna rzecz, bardzo ważna dodatkowa rzecz to jest taka i proszę Państwa teraz o to, żebyście zrobili takie ćwiczenie. Wszyscy Państwo patrzycie teraz na mnie i w tym momencie patrzycie wzrokiem w dół. Oczy idą w dół. Proszę zobaczyć, co się dzieje z głową. Oczy idą mocno ściągnięte w dół. Brodę ściągamy również głowę ściągamy w dół. Co się wtedy dzieje? Biodra się cofają do tyłu. I to jest jedna z kolejnych ważnych rzeczy. Jeżeli robimy te ćwiczenia jakiekolwiek na sprawnościowych, głowa, oczy, to będzie nam potem potrzebne w rzucie młotem. Bo bardzo często jest potem taki problem, że zawodnik, uczymy go techniki, a on oczami ciągle kontroluje i patrzy w dół. Biodra się cofają, robią się kolejne błędy. Następną ważną rzeczą to jest oczywiście kształtowanie siły. Ja uważam, że możemy tą siłę kształtować w różny sposób. Po pierwsze z obciążeniem własnego ciała, po drugie z oporowaniem, ale również bardzo ważna jest praca na siłowni. I kolejna ważna rzecz, moim zdaniem, ja proszę Państwa w życiu nie rzucałam młotem, więc ja się tak naprawdę wspólnie uczyłam z Pawłem i cały czas się uczę.
Ale jak zaczęliśmy pracować na siłowni, to wtedy pojechałam po prostu do ciężarowców i tam uczyłam się od nich poprawnych technik podnoszenia, rwania, zarzutu, wyciskania i tak dalej. I to jest bardzo ważne. Proszę tego nie deprecjonować. Ja pamiętam, kiedy na kadrze młodzieżowej już przyszła zawodniczka, która podnosiła ciężary i przy tym... O, to było coś takiego. Proszę sobie wyobrazić w przysiadzie. Kolana szły do przodu. Problemy z kolanami, kontuzje. To są bardzo ważne rzeczy. I jeżeli zawodnik ćwiczy na siłowni, to my musimy tam być. Musimy kontrolować zawodnika, musimy patrzeć, jaki jest układ ruchu, bo to jest wszystko bardzo, bardzo istotne. Jeżeli pracujemy na siłowni, my teraz też z Dagmarą w dniu dzisiejszym za moment pokażemy Państwu ćwiczenia specjalne, bo to siła jest potrzebna do rzucania, nie odwrotnie. Siła jest nam potrzebna po to, żeby rzucać. I proszę też o tym pamiętać, mi też kiedyś to powiedziano. Jeszcze kolejną ważną rzeczą, moim zdaniem, jedną z najważniejszych podczas treningu, jakiegokolwiek, proszę Państwa, czy to będzie trening rzutów, czy jakiegokolwiek, to jest psychika. I to, co Państwo musicie zrobić na treningu, tego, co mnie nauczył trener Cybulski, to powiedział tak. Trener widzi, a zawodnik czuje. I to jest bardzo ważne, żeby była komunikacja między trenerem i zawodnikiem. I jeszcze jedna ważna, taka bardzo ważna rzecz. Dopóki Państwo nie zapytacie się zawodnika, to nie macie pewności, że on rozumie technikę. I pamiętajcie, że nie pytajcie tak, czy rozumiesz, bo on powie tak. Powiedzcie mu, na przykład, proszę sobie wyobrazić, nawet na takim bardzo wysokim poziomie w tej chwili, jak trenowaliśmy jeszcze z innymi zawodniczkami, po prostu zapytałam zawodniczki. Opowiedz mi technikę rzutu młotem. Powiedz mi, kiedy młot ciebie wyprzedza, kiedy ty wyprzedzasz młot, co to znaczy przepuszczenie. Bo trener często mówi, przepuść młot. Zawodnik mówi, okej, ale co to znaczy? Dlatego też, proszę Państwa, zadawajcie pytania otwarte, żeby wasi zawodnicy mogli wam opowiedzieć i słuchajcie dokładnie tego, co oni mówią. Nieważne na jakim poziomie, to są bardzo ważne rzeczy. I jeszcze kolejna bardzo, bardzo ważna rzecz, której mnie nauczył trener Cybulski, to mianowicie tego, żebyście Państwo uczyli od zawsze zawodnika tego, że wszystko, co się dzieje, to się dzieje dla niego. Jak zawodnik wychodzi i pada deszcz, to ten deszcz pada dla niego. Zawodnik musi być o tym przekonany. Nieważne, czy ma lat 17, 18, 30, 20, czy to jest po prostu nieistotne. Jeżeli Państwo nauczycie tego zawodnika, to ten zawodnik będzie to miał w głowie. Proszę sobie wyobrazić, musicie Państwo go wzmocnić, ale wzmocnić takimi rzeczami, które są prawdziwe. Czyli powiedzieć, słuchaj, nieraz rzucałeś w deszczu, potrafisz to zrobić, to nie jest takie trudne, tak? Przypomnieć mu te rzeczy. I to jest ważne, proszę mi wierzyć, na każdym poziomie. Ja powiem Państwu jeszcze tylko taką historię. W tej chwili byliśmy na uniwersjadzie, ja nie zajmuję się oszczepem i proszę, byłam na trybunach i siedziałam i obserwowałam naszą zawodniczkę Marcelinę Witek, która rzucała. I to były dwa rzuty, oddała. Został jej trzeci, ostatni rzut, żeby wejść do finału. Trener Zabawski bardzo dużo jej poświęcił czasu, podpowiadał. Ja siedziałam z boku i tak się zastanawiałam, czy coś powiedzieć, czy nie. I powiedziałam do Marceliny w ten sposób. Marcelina, tak naprawdę to ty potrafisz to zrobić. Nieraz rzucałaś, robiłaś to dobrze. Marcelina rzuciła wynik, weszła do finału. I potem do mnie mówi tak, pani trener, to pani mnie tak naprawdę najbardziej zmobilizowała. I wiecie co, to nie był koniec, bo potem był finał i tak gdzieś siedziałam z boku i zastanawiałam się, dwa rzuty już oddała, były słabe i zastanawiałam się, czy zostać, bo to już konkurs był przeciągany, przesuwany i stwierdziłam, że jednak zostanę, bo skoro zawodnik mi powiedział takie rzeczy, to ja tam powinnam być.
przyszłam i tak naprawdę nic nie zrobiłam, tylko tam siedziałam. I zawodniczka mi powiedziała tak, wie pani co, ja widziałam, że jak pani jest, to na pewno mi pani przyniesie szczęście. I wiecie, przecież tak naprawdę obiektywnie patrząc, to w żaden sposób to nie miało żadnego znaczenia. Pod warunkiem, że zawodnik sobie tak do głowy nie włożył, że to dla niego ma znaczenie. Więc proszę was, zwróćcie uwagę na te rzeczy, bo to są moim zdaniem bardzo istotne rzeczy. To już może koniec tej przedmowy i przejdziemy do ćwiczeń. Tak Mara, gdybyś mogła wziąć właściwie gryf, pokażemy parę ćwiczeń specjalnych, które wykonujemy na siłowni. Bo tak jak powiedziałam, musicie państwo pamiętać o tym, że te rzeczy, które robimy, ćwiczenia specjalne na siłowni, one mają służyć temu, żebyśmy dalej rzucali młotem. W związku z tym muszą również być prawidłowo wykonane. Dagmara będzie pokazywać, a ja będę omawiać. Czego? Zaczniemy od kołysania sztangi, czyli przynoszenia, dobrze? A tu będzie troszkę ciężko. My to nazywamy potocznie kołysanie sztangi, jest to przenoszenie sztangi w pionie. Opieramy na ogół sztangę w jakimś miejscu, czy ja przytrzymam może. Dagmara, bardzo cię proszę, pozycja, napięte pośladki, tak, bardzo proszę, ręka, napięte muszą być pośladki, bo w ogóle to jest tak, my jesteśmy bardzo wyrozumowaną konkurencją. Pośladki musimy mieć mocno napięte, górę rozluźnioną. W związku z tym jest to trudna rzecz. Przynosimy sztangę jedną ręką, dobrze? Jak najdalej, tu będzie ciężko, jak najdalej od siebie, jak najdalej. Tu jest krótka sztanga, będzie nam tu ciężko, ale jeżeli państwo robicie, jak najdalej od siebie, zawodnik sięga. Dagmara, bardzo, to jest jedno z ćwiczeń, które wykonujemy na siłowni. Dobrze, teraz proszę następne. Bardzo proszę. I też pamiętamy z nóg niskie nogi i wysoko. Głowa Dagmara w górę, nie ściągamy brody. Nad sobą. I pracujemy. Ok, dziękuję bardzo. Krążenia ramion. Jeżeli krążymy ramionami, znów mamy napięte pośladki i dopiero wtedy krążymy ramionami, bo to jest istotna rzecz. Obrącz? Tak, obrącz. W przód. Głowa, pamiętamy o głowie, wzrok przed siebie nie jest ściągnięty w dół. Bo zobaczcie, zacznę ściągać głowę w dół, wzrok w dół, będzie problem. Pośladki znów napięte. Bardzo dziękuję, Dagmara. Co jeszcze mieliśmy w planie? Zamachy. Bardzo proszę. Zamachy muciarskie. My mamy piąteczkę, Dagmara już jakiś czas temu trenowała, więc znów pośladki napięte. I jak najdalej sięgamy. Przy czym przy zamachach za moment skorygujemy zamachy, jak będziemy robić zamachy młotem. Dziękuję, Dagmara. Proszę państwa, trzymanie młota. Dagmara pokaże, w jaki sposób trzymamy sprzęt. Trzymamy go tak naprawdę, to jest często, w tej chwili Paweł trzyma na trzech palcach. Jak zaczynaliśmy, trzymaliśmy na czterech palcach. Mówi, że to pozwala mu wydłużyć ramię, jak trzyma na trzech palcach. Trzymanie młota. Młot trzymamy bardzo delikatnie, nie ściągamy go. Trzymamy tutaj na tym zgięciu. Bardzo proszę. I delikatnie robimy zamachy. Zamachy robimy w tej płaszczyźnie. Ja pokażę. Dagmara trochę dalej w lewo, trochę dalej w lewo, jeszcze dalej. Nie zakładaj za głowę. Za moment. Poczekaj, Dagmara, na moment. Proszę państwa, zamachy. Postaraj się, Dagmara, zrobić zamach nad głową. Dobrze, skoryguj to. I nie zakładaj. Jaki tu jest błąd często? Dzieci często zakładają rączkę za głowę. To jest błąd, to pociąga ich do tyłu i trudno jest ustabilizować sylwetkę. W związku z tym na razie spokojnie nad głową, daleko z prawej strony i daleko z lewej. Daleko z lewej, nie tak daleko, nie tak głęboko. Kolejnym błędem jest to, że ktoś bardzo mocno i daleko ściąga z tej strony. My w ten sposób zamachów nie robimy. My robimy w ten sposób zamach. Jak najbardziej daleko. Bardzo dziękuję. Dagmara, proszę państwa,
My tu mamy młoty. Może ktoś z Państwa chce spróbować. Mamy młoty takie gumowe, lekkie. Zapraszamy. Zapraszamy. Proszę się nie bać. Okej. Okay. Tu są młoty. Proszę spróbować. Wiem, że niektórzy z zawodników, bardzo proszę, dziękuję. Może jeszcze ktoś? Postarajmy się na razie zrobić tak, nie uginajmy na razie mocno nóg. Stój sobie swobodnie. Nogi na szerokość. Poczekaj. Stop. Właśnie, zauważyliście, to jest tu był młot, tak? Tu rączka. Podnieś trochę wyżej. Dobrze. Spokojnie, stań sobie luźno, swobodnie. Dalej. I teraz stop, wystarczy. Słuchajcie, młot był, tu się kończył zamach, tak? Tu się kończył zamach, bardzo krótko. Z tej strony był założony. W związku z tym leciutko, delikatnie przed sobą. Sięgamy daleko przed sobą. Jeszcze spróbuj raz. Leciutko trzymaj młot, podnieś. Dłużej. Wyżej nad głowę. I na prostych nogach możesz robić, delikatnie. Nie musisz, tu luźniutko, na wysokości pępka dłonie. Na wysokości pępka, dobrze? Mniej więcej. Okej, okay. Proszę. Tak, Mara, pokaż ćwiczenia, które jeszcze robiliśmy do przysiadu. To jest takie brawo dla chętnego kolegi. Robimy, sprawdzając, czy nie ściągamy młota rękoma, robimy takie ćwiczenie, które robimy zamachy przed sobą do przysiadu. Dagmara, troszkę głębiej, z lewej, dalej i na wysokości pępka leciutko, delikatnie, jeszcze dalej z lewej. Okej, okay. Możemy robić oczywiście w odwrotną stronę. Jednym z ćwiczeń, który jeszcze nam usprawnia, właściwie który robimy przy zamachach, to jest zamach w marszu, prawda? Luziutko. Dalej w lewo. Cały czas dalej w lewo i na wysokości pępka. Dłużej przed sobą. Dłużej jeszcze przed sobą. O właśnie. Dłużej przed sobą. Ok. Dobrze. Pamiętamy, żeby młot był dłużej przed nami prowadzony. Dobrze? Dobrze, Dagmara, bardzo Ci dziękuję za zamachy. Jakie błędy? Powtarzam jeszcze raz. Założenie za głęboko. Za głęboko z prawej strony. Młot. Staramy się w ten sposób, tak? Przynajmniej tą techniką, którą my rzucamy, bo wiem, że różnie się na świecie rzuca, a przynajmniej tą techniką, w której my rzucamy i do której dążymy, to właśnie szeroko zamach. Dobrze, Dagmara, dla dzieci jest bardzo ważną rzeczą to, żeby miały taką przyjemność z tego, co robią, tak? Ja kiedyś, jak Paweł przychodził na trening, ja coś tam mówiłam, Paweł, to źle, on mówi, a jak ja tak przychodzę na trening i tak słyszę, to źle, tamto źle i tak dalej, to mi się tak chce przychodzić na ten trening? A ja sobie myślę, no pewnie nie. Więc lepiej powiedzieć, zrób to tak, a będzie dobrze, niż powiedzieć to źle czy tamto źle. Dagmara, bardzo Cię proszę, weź piłkę uszatkę. Albo jeżeli uważasz, że z młotem będzie tym zabawkowym równie bezpiecznie, to możesz wziąć młot. Słuchajcie, bardzo ważną rzeczą, żeby dzieci miały trochę przyjemności. W związku z tym ja często było tak, że wchodziliśmy do koła, uczyłam ich samego rzutu z zamachu. Po to, żeby dzieciaki, jak są małe, mogły sobie rzucić. Bardzo proszę, Dagmara, zrzut z zamachu. Daleko, lewo. I hop, i wyjście na nogę. Jeszcze troszeczkę. Dobrze? Okej, okay. Kto z Państwa chce spróbować? Tak, proszę, zapraszam. Proszę, Dagmara, wejdź jeszcze na nogę, tutaj bardziej na nogę, dobrze? Mhm. Wejdź na nogę. Na lewą nogę. Hop. Chcecie Państwo spróbować? Okej. Okay. To jeżeli te początki, tak? Następnie musimy nauczyć się, i to jest jedna rzecz z najważniejszych, kręcenia. I teraz bardzo by mi zależało, żebyście Państwo popróbowali kręcić razem z nami. Dagmara pokaże, dlatego że jak Państwo nie odczujecie tego sami na sobie, to po prostu
prostu potem jest trudnie, oglądając tylko. My zawsze po każdym treningu na siłowni były elementy techniki. Robiliśmy bardzo dużo sprawności, ale na każdym treningu było przynajmniej 100 obrotów. Przynajmniej 100 obrotów. Obroty uczyliśmy się w ten sposób, że stawaliśmy na linię nogą. Prawą, tak, jedną nogą. Jedną nogą po to, żeby po prostu kontrolować, tak, jedną nogą i spróbuj zamach, spróbuj obroty robić na dwa tempa. I teraz, właśnie bardzo, bardzo ważna rzecz. Proszę Państwa, poczekaj Dagmara, ważna rzecz. Zastanawialiśmy się, jak to nazwać. Zawodnik, zaraz opowiemy technikę rzutu młotem, ale chodzi o to, żeby wkręcić, wejść pod sprzęt, wejść tu. To nie może być tak, że zawodnik robi w ten sposób. Napięcie, ucieka od sprzętu, tak? Kręcimy długo, kręcimy. Prawa noga pomaga nam wejść na lewą nogę. Więc prawa noga musi kręcić długo, musi nam pomóc wejść na prawą nogę. Jeszcze na lewo. Prawa noga na lewo. No i kręcimy. Wejdź, pomaga. Łapiesz. I teraz Dagmara, postaraj się tej nogi, tak jak robisz na dwa tempa, nie trzymać długo w górę. Mamy tu dwie pozycje. Dwupodporową i jednopodporową. Dwupodporowa jest pozycją, dążymy do tego, żeby była jak najdłuższa. Jednopodporowa pozycja jak najkrótsza. I teraz powiem tak, na czym polega rzut młotem? Robimy zamach, wrzucamy młot i młot powinien nas wyprzedzić. Wyprzedzić. W związku z tym my gonimy młot. Potem go my wyprzedzamy, przegoniliśmy go. Tak, to co Dagmara tu za moment pokaże, jest to może trudno tak opisać. Następnie go przepuszczamy. Co to znaczy przepuszczamy? Jesteśmy w pozycji dwupodporowej, młot jest z tyłu i musimy poczekać, aż młot przejdzie. Przejdzie i znów nas wyprzedzi. To nie znaczy, że my jesteśmy wtedy bierni. Działa wtedy cały łańcuch mięśniowy, ale nie możemy go ściągać rękoma, tylko musimy mu się dać wyprzedzić, tak? I tak cztery razy. I spróbuj, Dagmar. Popracuj prawa noga, wyjdziesz jeszcze, już szybciej łap, szybciej łapiesz, szybciej, łap szybciej, dobrze, hop, jeszcze szybciej łapiemy, wchodzimy, prawa noga pomaga nam wejść na lewą. Zobaczcie Państwo, mam linię, na której była stopa. Dagmara to robi tak, niewiele odchodzi od tej linii, ale jak ktoś kręci, to może sobie skorygować, zobaczyć jak kręci, tak? Dobrze, wystarczy, Dagmara. Dziękuję Ci bardzo. I tych obrotów to się robi po prostu setki. Na każdym treningu przynajmniej setkę. Na każdym treningu po siłowni przynajmniej setkę. Tak, Dagmara, pokażemy teraz jeszcze może zamachy, obrót dwa razy dwa, tak? Z czymś w rękach? Tak, tak. Przepraszam, jeszcze może, poczekaj. Jeszcze może to samo, co robiłyśmy. Dobrze, tylko można to zrobić ze sztangą, z kijem. Proszę Państwa, te zamachy, te obroty, przepraszam, które robimy, potem dokładamy. Dokładamy sztangę, jakąś lekki gryf, dokładamy może na początku laskę gimnastyczną. Mogą być to ciężarki w dwóch rękach. Poczekaj, wolniutko. Wejdź, pierwszy wchodzi. Wejdź, wolno, pracuj. Szybciej noga. Poczekaj, szybciej noga. Okej, dobrze. Dziękuję, Dagmara. Dagmara, proszę Państwa, proszę wybaczyć mi, bo Dagmara jest w ogóle niesamowitą osobą, już kilka lat nie trenuje, ale dzisiaj po prostu jest tutaj razem z nami, więc pewne rzeczy pewnie jej się robi troszeczkę trudniej, tak? Pamiętajcie, że to nie ma tak wyglądać, że zawodnik idzie razem ze sprzętem, tak? I tu jak robimy zaraz za moment, to co Dagmara jeszcze pokaże, robimy to z gryfem, możemy to robić z dwoma ciężarkami w rękach, tak?
Niziutko, powoli, dokładnie. Tak, tempo czy na raz? Proszę, możesz pokazać na raz, tak? Tylko poczekaj. Noga na linii, bo musimy sobie patrzeć, czy... Mhm. Wejdź mocniej w lewo, mocniej, dłużej na dwóch, wejdź mocniej, żebyś wypchała się. Tu jeszcze kręcisz napięcie. Jeszcze mocniej. Jeszcze staramy się dłużej na dwóch nogach, dłużej, żeby kolano poszło nie tu, tylko poszło bardziej do przodu, w lewą stronę. Jeszcze dłużej napięcie. Poczekaj. Pracuj prawą, długo prawą i szybko ją postaw. Długo prawą, a szybko stawiamy prawą. Długo podporowa, dwupodporowa, krótko jednopodporowa i stawiaj. Troszkę jeszcze, okej, dziękuję Dagmara, troszkę jeszcze za długo była niesiona prawa noga, bo ta prawa noga musi być szybciej postawiona, tak? To musicie Państwo do tego dążyć. Ja powiem tak, my z Pawłem ostatnio zastanawialiśmy się i na pewno nagramy, jak to się Dagmara nazywało, powiedz mi z angielskiego. Tutorial. Nagramy tutorial, Paweł będzie pokazywał po kolejne etapy, kolejne ćwiczenia, jak powinny być dobrze zrobione, tak? I pewnie myślę, że to się gdzieś ukaże, albo może Państwu przekażemy. Dobrze, Dagmara, kolejna rzecz, z piłeczkami możesz, odpoczniesz tak. Ja niestety nie miałam takich piłek uszatych, więc musieliśmy wysoko przed sobą i teraz powoli, wolniej, okej, dobrze, ale spokojnie. Proszę Państwa, i teraz ważna rzecz. Stoi Dagmara, stoi zawodnik, głowa podniesiona do góry. Jak jesteśmy w kole, głowa skierowana w tą stronę. Pierwszy idzie sprzęt, pierwszy idzie młot, on nas wyprzedza, pamiętamy o tym, tak? Potem my długo i pracujemy nogą, pracujemy. Tylko proszę pamiętać, żeby to nie była taka praca. Tak. To musi być na śródstopiu i muszę przepchać się z prawej nogi. Prawa noga mi pomaga wejść na lewą. Nie cofa się, tylko kręci, tak? Wolniutko, na razie na prostych nogach. W momencie jak wrzucisz młot, dopiero obniżasz środek ciężkości. Wolno, podporowa, dobrze, wystarczy. Ciut za szybko, troszeczkę wolniej. Dagmarze się może zakręciło trochę w głowie, może chwilę odpoczniesz, Dagmara, albo w przeciwnym kierunku, co? Czy w przeciwnym kierunku jeszcze nie? Dagmara spróbuje w przeciwnym kierunku, też kręcimy, proszę Państwa, w przeciwnym kierunku. Tak generalnie musimy przygotować też nasz układ nerwowy do tej pracy. Często jest też tak, że zawodnik pewne rzeczy w przeciwnym kierunku robi lepiej niż w tym prawidłowym kierunku. To tak dla odkręcenia. Musimy przygotować nasz układ nerwowy do pracy, w związku z nasz układ równowagi. W związku z tym proszę, róbcie dużo gimnastyki, róbcie różne przetaczania, przewroty w przód, różne rzeczy. Paweł mówi, że tak właściwie to mi tylko ma jedną pretensję do mnie, że nie nauczyłam go fiflaka. A na rękach chodzi do tej pory, staje na rękach, podciąga się, jest bardzo sprawnym człowiekiem i to jest podstawa, tak jak mówiłam, do tego, żeby poprawić tutaj naszą technikę. Kiedyś go zapytałam, jak to się dzieje, że ty masz takie niezwykłe czucie sprzętu. Pan Kopron kiedyś powiedział, że ma czucie sprzętu dlatego, że on czuje głowicą. On powiedział, że dlatego, że nie tak szybko weszliśmy w bardzo mocną siłę. Robiliśmy zawsze siłę, ale nie tak mocno. Dagmara, pokazaliśmy wszystkie rzeczy związane już z obrotami, tak? I teraz tak, może pokażemy teraz rzecz następną, wrzucenie, tak? Okej? Okay. Chwilkę sobie jeszcze, moment odpocznij. I tak jak powiedziałam, ja w swoim życiu miałam szczęście, bo spotkałam między innymi takiego fantastycznego człowieka jak Bolka Lubikowskiego, od którego się bardzo dużo nauczyłam i z którym do tej pory utrzymuję kontakt. Dobra, stajemy bokiem, w siatę Dagmara, tak? Okej? Okay. Proszę? Zamacha. Tak.
Pamiętamy, żeby zamachy na wysokości pępka były, nie za głęboko za głowę. Chodzi o to, żeby wrzucić młot. My wrzucamy młot aż z tej strony, Paweł często wrzuca, i ręce są prawe, sięgamy jak najdalej, tak? Zawodnicy już wyższej klasy robią z dostawienia. Początkujący nie robią z dostawienia, na ogół robią z miejsca. Zresztą nie wiem, jaka jest Państwa teoria, może macie swoją. My robiliśmy na początku nie z dostawienia, tylko po prostu z takiej postawy. Okej. Daleko od siebie, nie zakładamy, w lewo. Również robimy tak, że jak wrzuca Paweł młot, to w tym momencie schodzi niżej, obniża środek ciężkości w momencie wejścia w obrót. Nie stoimy od razu na ugiętych nogach. Kiedyś tak uczyłam. Nie stoimy od razu, bo potem jest problem z wejściem w obrót. Stoimy normalnie na prostych nogach, robimy obroty i wchodzimy w obrót, dopiero obniżając. Ja może źle pokazuję niektóre rzeczy, bo pewnie nie potrafię do końca wszystkich pokazać, ale obniżamy środek ciężkości dopiero w momencie wejścia w obrót. Robimy na treningu również z młotem takie rzeczy jak 2x2 na długie lince, czwórki. Co to znaczy? To znaczy dwa obroty, zatrzymanie. Będziemy w stanie pokazać, tak, Mara? Tak, od razu dwa czy pojedynczo jeszcze najpierw? Pojedynczo. I luźniutko, spokojnie musisz kontrolować wszystko, co się dzieje. Dalej od siebie pierwsze idą piłki, potem ty obniżasz środek. Zatrzymujesz się, środek ciężkości, głowa podniesiona do góry. Zobaczcie, tu jest taki problem, że często zawodnik wchodzi szybciej barkiem niż wchodzi młot. Wchodzi, obniża, wchodzi barkiem. I długo, jak zwykle długo, dwupodporowa. To jest jedno z ćwiczeń. Następnym ćwiczeniem robimy dwójeczka, 2x, zatrzymanie, obrót i znów dwójeczka. Obniż dopiero środek, jak wejdziesz w obrót. Pierwsze piłki troszeczkę spokojniej, spokojniej. Przeczekaj, przepuść piłeczki, niech one wyprzedzą ciebie. Pracuj długo, dłużej na dwóch nogach. Obniż środek ciężkości, dłużej na dwóch. Okej, przed sobą. Wystarczy, bo to trochę się nakręciłaś dzisiaj, w dniu dzisiejszym, także chwilę niech ten układ nerwowy odpocznie. Pamiętamy o tym, takie zagrożenia, że właśnie zawodnik nie czeka, nie przeczekuje, aż młot go wyprzedzi. Idzie razem ze sprzętem. Musimy poczekać długo na dwóch nogach i długa praca prawej nogi, tak? Żeby wejść pod sprzęt. Dagmara, dwa, tak? Trzy, czwóreczki. Cztery, cztery? Mhm. Docelowo, jak robimy wiele obroty, to robimy najlepszą liczbą, to jest 6. Tak przynajmniej u nas, żeśmy sprawdzili. Tu możemy zobaczyć, dobrze jest stanąć z tyłu. Na razie proste nogi, luźniutko, przed sobą daleko, ręce. Wejdź, wolniej, jeszcze wolniej, kontrolujemy spokojnie. Pierwsze piłki, obniżamy środek. Poczekaj na sprzęt. Okej, dobrze. Dobrze, dziękuję Ci bardzo, Dagmara. Proszę Państwa, Dagmara, to jeszcze tutaj trzeba przeczekać, aż sprzęt przejdzie. To jest to napędzanie. Idzie sprzęt, potem my za nim gonimy go. Także trochę żeśmy się nakręcili dzisiaj. W tym okresie bardzo często pracujemy ze sprzętem lekkim. Lżejszym niż normalnie, dlatego żeby to było płynne, spokojne, bo jak zawodnik zacznie szarpać tym sprzętem lekkim, to nic z tego nie będzie. To musi być czucie, tak? Oczywiście w treningu używamy sprzętu jeszcze cięższego. Robimy sprzętem ciężkim, robimy tak zwany ciężarek. Mężczyźni, my przynajmniej robimy 12, 16 i 20, zależy w jakim okresie treningowym. Oczywiście organizm musi być do tego przygotowany. Teraz właściwie to nie mamy ciężarka, ale jest
jest tak, że tym ciężarkiem pracujemy albo same wyrzuty w prawą, lewą stronę, albo robimy z jednego obrotu, z dwóch obrotów wyrzut ciężarkiem. To są rzeczy takie ważne, tak? No cóż, ja jeszcze mogę Państwu, pewnie wiele rzeczy, ale nie wiem, może Państwo macie jakieś pytania.